Mirek Kowal-Kowalewski, witam wszystkich bardzo serdecznie. Skąd się wziąłem w Krakowie? 86 rok. Pierwszy występ z Samantą, nie zauważony w ogóle przez jury. 87, już nagroda za kolędę żeglarską. A tu widzicie, dumny jestem, które wystawiłem na pierwszy plan z nagród, które stoją za Imanowskich. Grand Prix 2003, Grand Prix 2013, nagrody publiczności, nagrody prezydenta miasta, o dyplomach, których nie było gdzie umieścić, już nie wspomnę. Czym jest dla mnie przyjazd na Kraków? Po pierwsze, spotkanie cudownych, najwspanialszej publiczności, których wszyscy nam zazdroszczą, bo oni siedzą chwilowo w fotelach wygodnych, ale za chwilę spotkamy się gdzieś na Mazurach i będziemy śpiewać piosenki, które tutaj oficjalnie na estradzie były śpiewane. Druga możliwość, spotkanie z przyjaciółmi z estrady, dookoła festiwalowe spotkania po hotelach i nie tylko, cudowne wymiany doświadczeń, opowieści i podpatrywania, co tam nowego przygotowali. No i odliczanie listy obecności, coraz krótszej. Nie ma Sikora, nie ma Michała Luciusza-Kowalczyka, Mędygrał, odszedł Andrzej Giorek-Rogacki, Stłukla, Mesalina, wielu, wielu innych. Już nie ma pozostałej po nich piosenki, nasze wspomnienia. A więc sprawdzamy tę listę. Sprawdzenie, jak bardzo siwieją brody przyjaciołom. Również. Moi drodzy, wspomnienie, przyjazd Stana Hugila. Niezapomniana historia. Facet, którego ogromnym szacunkiem wszyscy darzyli estymą, a on nas bardzo polubił i najwyższą, najfajniejszą przyjaźnią, zwykłą ludzką przyjaźnią nas darzył. Kiedy inne wspomnienie, które mi się wbiło w ten coraz starszy łeb, próby, kiedy mieszkaliśmy wszyscy naprzeciwko rotundy w PTSM-ie. 20-osobowe pokoje, po 4 kapele, nie było gdzie spokojnie przysiąść i sobie popróbować, żeby inni nie słyszeli. Jedyne miejsce, co się okazało, że to był kibel. Słuchajcie, były 4 kabiny od siebie oddzielone tekturową ścianką, gdzie rano wszyscy szybciutko, słuchajcie, jest wolne miejsce. I dookoła sedesu kapele 4-5-osobowe trenowały swoje piosenki, mając nadzieję na pewną intymność. Najbiedniejsi byli ci, których wsparła poranna potrzeba i przebierali nogami, ale nikt nie śmiał przerywać, gdy w jednej kabinie śpiewał zespół Szantymen, w drugim zespół Zemanigar Kumpel, Krewni Zdajemi Królika, a w trzeciej jeszcze ktoś tam. Niezapomniane to przeżycie. Czego życzyć Krakowowi, Szantom, wam? Niech dorośleje dostojnie jak ja. Niech siwieje mu temu festiwalowi broda. Niech ciągle będzie młody, radosny. Jedyne, co będzie różnić, oby różniło ten festiwal ode mnie, to fakt, że ja już jestem emerytem. A Festiwal Krakowski nigdy, przenigdy na emeryturę niech nie przejdzie.